Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Z reguły opowiadam Wam o tym, jak pracować w ogrodzie, żeby Wasze rośliny wyglądały fantastycznie. Ja kupę czasu spędzam w moim ogrodzie na kolanach, ryjąc w ziemi, ale rzadko się w nim relaksuję. W tym roku starałam się skupić na tym, że ogród jest też miejscem, w którym należy się relaksować. Brakowało mi takiego miejsca, w którym miałabym pełny chillax i wtedy powstał pomysł. Przebudowujemy nasz taras, który był zdecydowanie za mały. I dzisiaj właśnie o tym Wam opowiem. Jest rokiem dla nas specjalnym. Razem z Michałem jesteśmy razem 25 lat. Mamy 20. rocznicę ślubu, a nasza Gaba kończy w tym roku 18 lat. No i plan był taki, że wybierzemy się na fantastyczne wakacje, zwiedzimy miejsca, o których marzyliśmy już od dawna, a potem na początku roku wydarzył się COVID, kwarantanna, no i te nasze marzenia należało odwiesić na kołek. Wtedy zastanawiałam się, cóż możemy zrobić, żeby ten rok był dla nas specjalny i taki wyjątkowy. I pomyślałam sobie, że te wakacje przecież mogą wydarzyć się na własnym podwórku i możemy spróbować wakacyjny klimat wnieść do naszego ogrodu. Kiedy budowaliśmy dom, mieliśmy niecałe 30 lat. Wcześniej mieszkaliśmy w mniejszych dużo mieszkaniach. Wydawało mi się wtedy, że taras, który ma 18 metrów, będzie wystarczająco duży. Jeżeli planujecie budowę i macie taki pomysł, od razu Wam mówię, że to nieprawda. Szczególnie jeżeli Wasz taras otacza dom z dwóch stron świata i jest tak jakby podzielony na pół. U nas okazało się, że część tarasu przeznaczyłam na kwiaty, to jest ta część od strony patio, a tutaj była ta część wypoczynkowa, która ma raptem może z 10 metrów. Udało nam się ustawić jakąś taką właśnie pojedynczą kanapę, ale niemalże nasze nogi zwisały od razu na trawnik i nie bardzo dało się z niego korzystać. Bardzo kochamy podróżowanie i każda podróż, którą odbywamy, jest dla mnie takim niesamowitym źródłem inspiracji. Każde miejsce, które odwiedzamy, zostaje gdzieś tam w mojej głowie i potem, jak patrzę na mój ogród, to widzę, że te fragmenty tych wspomnień staram się przenosić. Taras dla mnie jest całkowitym wyrazem tego, co zostało w mojej głowie po wizycie na Bali i w Meksyku, i starałam się tę część przynajmniej zaprojektować według tych wspomnień, które gdzieś tam we mnie zostały. Tutaj możecie zobaczyć połączenie oryginalnego tarasu z nowym tarasem. Te kafle to są dosłownie dwa, trzy duże kroki i mamy już drzwi do salonu. Nasz pierwotny taras był po prostu wylany z betonu i stwierdziliśmy, że tym razem chcielibyśmy materiał tej większej części tarasu, aby był bardziej ciepły w dotyku. I zdecydowaliśmy się na drewno. A drewno, z którego jest zrobiony taras, to modrzew syberyjski. Naprawdę fartem udało nam się znaleźć ekipę, bo gdy tylko wpadliśmy na pomysł, pojechaliśmy zobaczyć, jakie jest drewno. W składzie z drewnem dano nam namiar na ekipy. I ekipa akurat miała tydzień wolny i była w stanie wejść i wykonać nam taras, a potem okazało się, że parę miesięcy nie mieli żadnych miejsc, więc to naprawdę było wyjątkowe szczęście. Pokażemy Wam może parę zdjęć, które mamy z tego momentu, jak ten taras był tworzony, bo bardzo dużo osób pyta, jak technicznie zostało to wykonane. Jest naprawdę dużo wylanych tutaj w rurach takich betonowych słupów, na których całość tych desek się wspiera. Największym wyzwaniem było połączenie i złapanie poziomu tarasu i kafli i tego, aby nie było takiego haczącego momentu, kiedy się przechodzi z kafli na deski. Deski są olejowane. Użyliśmy oleju bezbarwnego do nich i zamierzamy je olejować chyba nawet 2 razy w roku. Obok domu parę lat temu posadziłam róże i przy przebudowie tarasu trochę obawiałam się tego, jak sobie z tymi różami poradzimy. Ale wykonawca bardzo poważnie podszedł do mojej miłości do róż i obudował taras w ten sposób, że róże wychodzą z ziemi, a taras jest po prostu tak zawieszony, że nie przeszkadza im w tym, aby rosły. Nasz dom ma dość szeroki okap i trochę obawiałam się tego,
gdy zaczniemy zadaszać taras, że w domu zrobi się zupełnie ciemno. Zależało mi na tym, aby konstrukcja była lekka i żeby dach przepuszczał bardzo dużo światła, bo nie jest to może problemem latem, ale zimą, gdy zrobi się dużo ciemniej, zadaszenie z tej strony zabrałoby nam ogromną ilość wpadającego światła. Zdecydowaliśmy się na konstrukcję z aluminium. Możecie zobaczyć, aluminium jest malowane proszkowo, robi się to w specjalnych piecach. Zależało mi na tym, aby kolor tej konstrukcji był jak najbardziej zbliżony do koloru, który mamy na elewacji. To jest Simply White Benjamina Moore'a. I szukaliśmy bardzo długo odpowiednika w Ralu, ale udało nam się znaleźć, jest naprawdę bardzo podobny. I cóż dalej? Na górze mamy zrobione takie belki, na których zadaszenie jest wykonane z poliwęglanu. Jest to poliwęglan sześciokomorowy i jest w takim odcieniu mlecznym, czyli przepuszcza bardzo dużo światła, ale nie jest ono w ogóle rażące. I już po paru miesiącach mogę Wam powiedzieć, że sprawdza się rewelacyjnie. Tutaj w środku w ogóle nie jest cieplej, bo trochę bałam się tego, że może nastąpi taki efekt szklarni, ale na szczęście jest bardzo dużo przewiewu i w ogóle to ciepło się nie kumuluje. Od wielu lat marzył mi się w ogrodzie basen, ale jak mieszka się w takim ogrodzie jak nasz, gdzie jest kilkadziesiąt brzóz, to można o basenie zapomnieć, bo ilość liści i gwiazdek, które brzoza zrzuca, wyklucza posiadanie basenu. Wymyśliliśmy sobie, że w takim razie wstawimy jacuzzi na tarasie, który będzie zadaszony. Co dzień ma nałożoną taką pokrywę, która niweluje ten problem zaśmiecania. I to jest super pomysł. Jest bardzo blisko domu, korzystamy z niego niemal codziennie. Kiedy zaczęliśmy szukać jacuzzi, okazało się, że rozstrzał cen jest niesamowity. Nam udało się znaleźć nasze jacuzzi na Allegro. Najwcześniej jest tam wszystko. Znaleźliśmy jacuzzi z czeskiej firmy Hanscraft. Okazało się, że to jest producent, który kiedyś produkował te niecki dla wielu innych producentów i osprzęt, który tam jest w środku, jest także w bardzo wielu innych wannach. To jest taka bardzo prosta wersja dla trzech osób. Ma dwie leżanki i jedno miejsce siedzące i nic, tylko się relaksować. Tu, gdzie teraz siedzę, kiedyś był trawnik. Zdecydowaliśmy się tutaj jeszcze bardziej wypuścić taras w głąb trawnika i wyciąć kolejną porcję trawnika, jak robimy to co roku, zwykle pod rabaty na kwiaty, ale tym razem dla strefy relaksu. Obok jacuzzi zdecydowaliśmy się postawić leżaki. Leżaki u nas kiedyś stały na placyku tym przy ściance, ale niemal nigdy tam się nie relaksowaliśmy. Natomiast tutaj okazało się być ogromnym hitem. Bardzo często po sesjach w jacuzzi opalamy się tutaj, czytamy książki, także tutaj sprawdzają się dużo lepiej. Leżaki mamy z Tiku. Kupiliśmy je w sklepie Tik Meble, który gorąco Wam polecam. Mamy od nich i ławkę, i leżaki, i krzesła, także meble tikowe są naprawdę takimi meblami, które są na lata. To nie są takie produkty, które się rozpadną po dwóch latach. Spokojnie będziecie mieć je w ogrodzie kilkanaście, a może nawet więcej lat. Tutaj mamy część wypoczynkową, którą musiałam połączyć z tego, co już miałam, z nowo kupionymi produktami. Najważniejsze było dla mnie, żeby złamać gdzieś to łączenie drewna z kaflami i bardzo istotne było dla mnie, aby znaleźć odpowiedni dywan, który będzie w kolorze kafli i tak troszeczkę wejdzie nam w tę część drewnianą i połączy ładnie te dwie części tarasu. Dywan udało mi się kupić z firmy Dywany Łuszczów, to jest dywan zewnętrzny. Jak na razie muszę powiedzieć, że sprawdza się genialnie, niemal w ogóle się nie brudzi, a jakiekolwiek rzeczy, które nam gdzieś tam spadną i troszeczkę go umorusają, idealnie schodzą białą gąbeczką. Nawet jak całkowicie się namoczył któregoś dnia, gdy bardzo, bardzo zacinał deszcz, to wysechł wyjątkowo szybko. Dalej, mieliśmy wcześniej kanapę z firmy Milo. I niestety firma Milo przestała produkować tę kanapę. Także poduszki, które na niej były, bardzo wypłowiały, one były takie granatowe. No i chciałam zmienić wystrój na bardziej biały. Bo jak wiadomo, kolor biały kocham, mimo tego, że wiadomo, że białe brudzi się w tempie niesamowitym. Pan Michał z Tik Meble pomógł mi znaleźć panią, która uszyła mi poduszki na te moje poduszki, poszewki po prostu. I bardzo ładnie to teraz wygląda, natomiast chciałam dokupić meble podobne do tych, które były w Milo. Dzięki jednej z moich czytelniczek na Instagramie dowiedziałam się, że niemal identyczne produkuje Obi. Pojechaliśmy do Obi z duszą na ramieniu, czy na pewno będzie identycznie i są identyczne. Oprócz tego, że poduszki są beznadziejne, ale to zupełnie nie było dla mnie problemem, bo wiedziałam, że będę szyć te swoje poszewki.
i połączyliśmy kanapę z Milo z kawałkiem kanapy z Obi, dokupiliśmy także fotel i okazało się, że to wszystko razem wygląda bardzo spójnie, więc super. Oprócz kanapy miksu Milo Obi chciałam dorzucić także leżaki i udało mi się znaleźć na jednej z aukcji na West Wingu bambusowe leżaki z białą tapicerką. I wyjątkowo tutaj pasują. Bardzo mi się podobają. Jedyny ich minus jest taki, że nieco rysują podłogę, także trzeba uważać, jak stoją, bo mają takie dość ostre końce. Jeżeli chodzi o dekoracje z tyłu za kanapą, to gdy budowaliśmy teras, zostało nam trochę desek. I poprosiłam panów, którzy wykonywali nam teras, żeby te deski przycięli nam na wymiar, bo bardzo chciałam mieć taką konsolkę. Panowie przycięli to na wymiar, a Michał skręcił konsolkę, która mi się wyjątkowo podoba. Jest fajnie, że tutaj mamy tę część drewnianą, łamiemy to dywanem jasnym, a z tyłu chciałam wprowadzić ten element drewniany, który jest w drugiej części tarasu. I ta konsolka świetnie to robi. Na konsolce mam ustawione doniczki. Od razu powiem Wam też, jakich mam tutaj producentów. Doniczki, te takie boho z białymi elementami są z West Winga. Czarne doniczki są z Madame Stolz, ale mam już je dobrych parę lat. I lampiony są także z West Winga i lampa też z West Winga. Natomiast produkt, o który najczęściej pytacie, to ta taka makatka, czy nie wiem, jak ją nazwać, to coś, co wisi na naszej ścianie. To jest wykonane z trawy morskiej i jest z firmy Madame Stolz. Polowałam na to już drugi rok, bo bardzo rzadko są dostępne, są w różnych rozmiarach. Mi się to wyjątkowo podobało i nieczęsto można to dostać, ale wiem, że dwie firmy miewają, także warto szukać. Jeżeli chodzi o rośliny typu kaktusy czy palmy, które mam na tarasie, to one zimują w łazience, a od maja, kiedy kończy się ryzyko przymrozków, wyprowadzam je na taras i spędzają tutaj swoje lato i wczesną jesień, a potem, gdy widzę już, że jest ryzyko przymrozków, z powrotem lądują w łazience. Mamy w łazience bardzo duże okno i wiadomo, to nie jest to samo, gdyby stały w jakiejś oranżerii, ale przetrzymują tę zimę całkiem nieźle. Gdy teraz powstał, miałam dwa pomysły. Na początku myślałam, że zrobię tutaj donice, z których kwiaty będą spływały w dół. Ale potem jak spojrzałam, jak on już był fizycznie i mogłam go zobaczyć, wpadłam na inny pomysł. Stwierdziłam, że obsadzę go stipami i werbenami, które zmiękczą ten efekt takiej sceny czy pudła, które stoi w środku ogrodu. I wydaje mi się, że stipy z tą swoją taką delikatnością i werbeny są bardzo fajnym rozwiązaniem. Werbeny są takimi roślinami, przez które siedząc na tarasie świetnie widzimy ogród. Nie przesłaniają, ale też tworzą efekt takiej fajnej, ażurowej, delikatnej ściany. Teraz po przebudowie ma ponad 70 metrów i stał się dla nas drugim salonem, w którym bardzo chętnie spędzamy czas. Chciałam Wam teraz jeszcze pokazać drugą część, tę część tarasu, która jest od strony południowej i patio. W tej części ogrodu mieliśmy wcześniej trawę. Domek Gaby ma już kilkanaście lat i on tutaj był takim miejscem, które przykuwało uwagę. Były też donice czy grządki podniesione z warzywami. Ale wcześniej była tutaj trawa, a że ta część była dużo niżej niż reszta ogrodu, to bardzo często było tutaj wilgotno. Nie znosiłam chodzić po tej trawie i przenosić całego tego błota na kafle, które później musiałam myć, a non-stop tu przychodzę, żeby sobie zerwać czy sałaty, czy zioła. I chciałam zrobić coś, żeby wyglądało fajniej i korzystało się z tego dużo wygodniej. Wtedy wpadłam na pomysł, żeby zrobić tutaj płyty, bo wydaje mi się, że dzięki nim jest po prostu czyściej. Ja bosą stopą mogę przejść, zerwać trochę ziół i sałat i nie ma żadnego błota na tarasie. Inspiracją dla tego fragmentu ogrodu były nasze podróże na południe Włoch, południe Francji czy do Hiszpanii. Tam niesamowicie podobały mi się takie zakątki, które były umiejscowione gdzieś pomiędzy starymi budynkami, wyłożone właśnie takimi płytami z drewnianymi meblami. Siedzieliśmy sobie pod takimi światełkami, piliśmy wino i mam niesamowicie fajne wspomnienia z tych miejsc. Chciałam stworzyć taki kącik u siebie i tak właśnie powstało patio.
Tę część przebudowaliśmy w zeszłym roku. Była totalna rozpierducha. Najpierw wymieniliśmy kafle, które miały już kilkanaście lat i wymieniliśmy je na te, które tutaj widzicie. To są kafle, które udało mi się kupić jako końcówkę serii z Villeroy Boch. Następnie płyty. Płyty są z Zemelroga, ta seria nazywa się Old Town i są to betonowe płyty, które udają piaskowiec i to jest kolor wapienny. Zrobiliśmy tak, że zerwaliśmy całą trawę, wybraliśmy tutaj część ziemi, następnie został wysypany piasek, który został zagęszczony zagęszczarką, potem była kolejna warstwa piasku z cementem i na tym zostały położone płyty. Wszystko potem po wierzchu także zostało wypiaskowane, a te większe szpary wypełniliśmy takim żwirkiem drobnym. Bardzo zależało mi na tym, żeby mieć tutaj takie miejsce, w którym możemy sobie zjeść śniadanie, czy usiąść sobie właśnie z lampką wina i pogadać. Zdecydowałam się na meble teakowe, tak jak w całym ogrodzie. Miałam wcześniej sporo mebli sosnowych i zaczynaliśmy jak chyba każdy z jakimiś takimi meblami z marketu budowlanego czy z IKEA. Niestety te meble bardzo szybko niszczają i po paru latach nadawały się już niestety tylko do wyrzucenia. Teraz stwierdziłam, że czas na inwestycje w meble, które będą z nami dużo dłużej i zdecydowaliśmy się na meble teakowe. Te także są z firmy Teak Meble. Stół nie jest od nich, udało mi się upolować w dobrej cenie na Allegro. Warto też, wydaje mi się, szukać zawsze takich okazji. Bardzo dobrze się sprawdzają, naturalnie starzeją się w piękny sposób, dostają takiej lekko szarawej patyny, bo Teak na początku ma bardziej taki miodowy kolor, a z czasem właśnie patynuje się w taki piękny, wyprany kolor, podobny do takiego drewna, które gdzieś tam można zobaczyć nad morzem. Dla dodania klimatu szukałam też lampek, takich sznurów z żarówkami, które często widuje się w barach czy restauracjach, czy w hotelach i szukałam firmy, która robi to na wymiar, bo tutaj mamy prawie 20 metrów tego sznura. Znalazłam wtedy firmę Amlet, która robi takie rozwiązania, które są wytrzymałe, nie poddadzą się czasowi ani warunkom atmosferycznym. I zamówiliśmy u nich taki sznur w kolorze czarnym właśnie z tymi żarówkami. Wieczorem nadaje tak fajnego klimatu, że zupełnie zmienia się tutaj ten vibe. Pokażemy Wam zdjęcia, jak to wygląda, jak się troszeczkę ściemni. Tutaj mam moją kwiatową ścianę. Jakiś czas temu wymyśliłam sobie, że ta ściana domu jest bardzo łysa. I pomyślałam, że fajnie będzie wyglądało, jeżeli będzie całkowicie pokryta kwiatami. Wymyśliłam taki regał, który wcześniej był brązowy, bo tu w ogóle ta koncepcja była bardzo, bardzo brązowa, została przemalowana, ale o tym Wam za sekundkę powiem. Regał jest zrobiony pod kątem i ma po prostu regularne półki, na których stoją najzwyklejsze plastikowe doniczki, w których sadzę supertunie. Co roku spływają kaskadowo i tworzą ścianę kwiatów. Supertunie, mam tutaj odmianę Bubblegum i Silverberry, sprawdzają się rewelacyjnie, nie trzeba ich czyścić, co każdy, kto miał surfinie, wie o tym, jak to jest czasochłonne i wkurzające. W ich przypadku nie trzeba tego robić, co jakiś czas można je przeczyścić dla estetyki, ale kwitną niezależnie od tego, czy je czyścimy, czy nie. I to jest to, o co mi chodziło. Jak siedzimy sobie przy stole, możemy patrzeć na ścianę pełną kwiatów. Na dole mam begonię i floksydra monda. Tutaj w tej części mam klematis, różę pnącą oraz takie jakieś ciekawostki, które zamówiłam, ale już zamawiać ich więcej nie będę, więc może nie będziemy o nich mówić. W dalszej części patio są grządki wzniesione. O nich możecie zobaczyć osobne wideo, które tutaj Wam podlinkuję. Tam oczywiście są sałaty, zioła, mnóstwo ziół, jarmuże, rabarbary, były wcześniej groszki. O tym wszystkim opowiadam tak naprawdę w dwóch wideo, o tym jak są zbudowane grządki i w spacerze po naszym ogrodzie. W miejscu, w którym patio łączy się z trawnikiem, zastosowaliśmy listwy odgradzające z firmy EverEdge. To są listwy metalowe, które wbijamy pomiędzy trawnik a żwir i dzięki temu ten żwir nie wysypuje nam się na trawę i trawa nie przechodzi nam w żwir. Miejsce, w którym płyty się kończą, wysypaliśmy żwirkiem. Następnie troszeczkę poszerzyłam rabatę i zależało mi na tym, żeby rośliny w naturalny sposób coraz bardziej wchodziły na płyty, żeby stracić tę taką ostrą krawędź i żeby wszystko wyglądało dużo bardziej naturalnie. Rośliny, jakie tutaj możecie zobaczyć, to róża, która już nie kwitnie, Winchester Cathedral. Tutaj mamy geranium Rozan.
Kocimiętka Six Hills Giant. Potem mamy Brunerę Jack Frost, Bukszpan, a w tle zaczynają kwitnąć już werbeny patagońskie. Tutaj mamy jeszcze domek Gaby, z którego Gaba już nie korzysta. Jeszcze kwitną róże. Mam jeszcze trochę kwiatów pomponelli, a jasmina już niestety przekwita. Dzisiaj w stories zapytałam Was, czy macie jakieś pytania odnośnie tarasu i teraz szybko na nie odpowiem. Pierwsze pytanie to, czy jest gorąco w upalne dni pod takim dachem i czy się brudzi? Byłam zaskoczona tym, że pod dachem nie nagrzewa nam się w ogóle taras. Więc to jest super, bo bardzo się tego obawiałam, także nie wiem, czy to jest kwestia tego, że on jest tak przewiewny, czy to jest kwestia, że jest odpowiednio wysoko, ale działa. I czy dach się brudzi? Jak się mieszka w okolicy brzóz, to brudzi się wszystko, bo brzoza śmieci nieustannie. A to gwiazdki, a to liście. Ale okazuje się, że to jest tak śliska konstrukcja, że bardzo łatwo to wszystko spada i nie ma tego brudu dość długo. Czy jesteś zadowolona z poliwęglanu komorowego pod względem estetycznym? Tak. Ten poliwęglan, wydaje mi się, że to jest wyższej jakości poliwęglan, który kupiliśmy, ten sześciokomorowy. To nie jest taka pleksa, jak czasami jest się przyzwyczajonym, że to jest taki materiał, który jest taki Ten wygląda bardzo ładnie i ja jestem w pełni zadowolona pod kątem estetycznym i tym temperaturowym. Kolejne pytanie, jakie macie drewno na tarasie? Modrzew syberyjski, olejowany, bezbarwnym impregnatem. Skąd czerpiesz inspirację? Czy masz takie dobre jak ja oko? Tak, Piotrze, pozdrawiam. Nie wiem, czy mam dobre oko, ale w życiu generalnie bardzo lubię, jak wszystko wokół mnie ładnie wygląda, a inspirację czerpię zewsząd. Poczynając od tego, że gdziekolwiek nie jedziemy, to robię bardzo dużo zdjęć, to wszystko gdzieś tam zostaje w mojej głowie i wszystko, co do mnie przychodzi, czy widzę coś na Instagramie, czy na Pinterestie, gdzieś tam to sobie buzuje w mojej głowie, a potem nagle wypluwają się takie pomysły, jak na przykład ten taras. Jak sprawdza się zadaszenie? Czy daje uczucie ulgi przed słońcem? Czy daje cień? Tak, daje cień, ale nie jest to cień bardzo taki głęboki. Jest wystarczający, że słońce nas nie razi, nie ma uczucia gorąca pod nim, także wydaje mi się, że jest super. Dla mnie bardzo, bardzo istotne było to, żeby on zimą nie zaciemniał mi domu i wydaje mi się, że świetnie się sprawdzi w tym temacie. Jacuzzi, jaki to model i czy warto? Wybraliśmy jacuzzi z firmy Hanscraft, to jest model z serii Plug and Play. Jeżeli chodzi o wybór jacuzzi, one wszystkie mają taką samą nieckę i potem cena rośnie wraz z ilością dysz, jakichś gadżetów typu oświetlenie, audio. Nasza jest dość bazowa, ale ja relaksuję się w niej bardzo dobrze. Czy mocno słychać deszcz odbijający się o taki daszek? Deszcz słychać, jak odbija się o daszek, szczególnie w tym roku mieliśmy pełen pokaz, bo mieliśmy ulewy historyczne. Nie jest to jakiś dramatyczny dźwięk, ale jest słyszalny. Jak radzisz sobie z chwastami w kamykach na patio, pielenie? Zdarzają się chwasty, najczęściej właśnie nie chwasty, ale zdarzają mi się na przykład małe rukole albo któreś z warzyw się wysiewa w tych kamyczkach. Ja po prostu albo wyrywam je ręcznie, a ostatnio myłam właśnie patio kercherem i okazało się, że on też jest świetnym urządzeniem do tego, żeby je usunąć. Z jakiej firmy są te płyty przy tarasie w kamyczkach? Płyty są z firmy Zemel Rock, to jest seria Old Town i mamy płyty na patio, tutaj właśnie przy wejściu do tarasu i potem w tej części przy kotłowni. I przy kotłowni zrobiliśmy też obramowanie z serii też Old Town, tylko są to takie bloczki, które nazywają się Mountain Blocks z daszkami. Rewelacja, gorąco polecam. Jak rozwiązaliście problem owadów, mając tak duże i rozsuwane okna na taras? 9 lat temu mieliśmy ogromny problem z tym, że muchy wlatywały nam do domu oraz komary i zdecydowaliśmy się zamontować w całym domu moskitiery. To jest świetny sposób na owady. Nie mamy teraz żadnych owadów w domu, może jakieś pojedyncze sztuki gdzieś tam się prześlizgną. Jest to też dobry sposób, żeby zatrzymać zwierzęta, które nie wychodzą, bo nasze koty nie wychodzą na zewnątrz. Także szczególnie w tym roku, który jest tak ogromnie komarowy, polecam Wam takie rozwiązanie do domu. Jak przechowywać wypoczynek na zimę, jeżeli nie ma miejsca w domu ani w garażu?
My przechowujemy wszystkie nasze meble tarasowe na tarasie pod dachem i tylko zabieramy poduszki do domu. Mamy takie miejsce na poddaszu, gdzie je trzymamy. Natomiast wszystkie trzymamy po prostu pod dachem. Zarówno leżaki, ławki, albo są w altanie, albo tutaj na tarasie. Z czego jest wykonane zadaszenie? O tym już mówiłam, poliwęglan sześciokomorowy mleczny. Gdzie zamawiałaś tik na taras? Na tarasie jest modrzew syberyjski. Tikowe są tylko meble. Jak spisuje się nawierzchnia w ogrodzie i na tarasie? Nie wiem, czy pytanie dotyczy płyt. Płyty sprawują się bardzo dobrze. Mamy je drugi rok, więc zobaczymy, co czas pokaże. Natomiast w reszcie ogrodu mamy wszędzie gryz granitowy albo taki kliniec, białą mariannę. I mamy je już dość długo, białą mariannę nawet kilkanaście lat. Sprawdza się rewelacyjnie. Mam nadzieję, że podobał Wam się spacer po naszym tarasie i będzie dla niektórych z Was może inspiracją. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, naciśnijcie dzwoneczek, bo dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o tym, że pojawiają się nowe filmy. Do zobaczenia.